Deficyt może być niższy od prognoz, mówi premier Mateusz Morawiecki. Rząd oszacował, że w tym roku wydatki w budżecie będą wyższe od dochodów o 109 miliardów złotych. W trakcie spotkania z internautami premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytanie o to, kto zapłaci za sięgający 109 miliardów złotych deficyt w tegorocznym budżecie. W odpowiedzi szef rządu wskazywał, że w poprzednich 5 latach sytuacja polskich finansów publicznych była dobra. Przed epidemią planowaliśmy zrównoważony budżet, ale wybuchła epidemia i dzisiaj wiemy, że priorytetem jest ratowanie miejsc pracy i ratowanie przedsiębiorców. Premier tłumaczył, że w ciągu ostatnich lat dług publiczny do PKB spadł w Polsce o 15%. W przypadku metodologii krajowej do 43,8%. Właśnie to dało rządowi spore pole manewru, by skutecznie zareagować na kryzys. To jednak kosztuje. Ratowanie miejsc pracy kosztuje. Ja nie chciałbym dzisiaj mieć 2 czy 3 miliony osób bezrobotnych. A taki scenariusz nam groził. Poprzez silny impuls finansowy Polska ma szansę być w Unii Europejskiej krajem o najpłytszej recesji, dodał premier. Ten rachunek to w budżecie 109 miliardów złotych, być może będzie mniej, a w sektorze finansów publicznych znacząco powyżej 200 miliardów złotych, bo tutaj przecież jest tarcza finansowa, tarcza również antykryzysowa. Według szacunków resortu rozwoju łącznie na tarczę antykryzysową rząd wydał 138 miliardów złotych.